Siema, siema, jestem Rajo Jeepy, to jest kolejnik z naszej serii Podwórko Kolonisty i dzisiaj jestem na początku wyjątkowo sam, bo Krzycha dziś wywiało, ale ze mną są jeszcze widzowie na czacie, więc siemaneczko wszystkim tutaj serdecznie was witam. PolishFS21, siemaneczko, witam serdecznie i słuchajcie, jak mówię, Krzycha na chwilę wiało, ale Krzychu z nami będzie, tylko on dojdzie dopiero potem. Dzisiaj bardzo fajna akcja, jak widzicie, mamy przygotowanego New Hollanda już pod zbieranie trawy. Trawa ogólnie jest tak, wykoszona, na jeden pol już zgrabiona, a jeszcze druga łąka została nam do roboty. Ale zanim to nastąpi, tam widzicie, już czeka nas zestaw. Widzicie co, chyba nawet ja, przepraszam, nie będę tu za bardzo wam zwlekał, tylko oddeleguję tego chłopa. O, tam pasy spina jeszcze, właśnie, bo ja mu powiedziałem, panie, ja tylko zacznę tutaj nagrywać odcinek, bo takie vlogi tam kręcimy, wiecie co chodzi. A on mówi, że tylko skręci pasy i już jedzie, także do Disco Kubiksa oczywiście rusza nasz klas za 35,5 tysiąca, tyle go kupił. Ale jednak no, koszt transportu wyniósł nas o wiele więcej niż myśleliśmy. Myślałem, że będzie malutka laweta. Mieliśmy największe, jakie tylko było, po prostu, bo się nic nie mieściło i tak to jest, tak wiecie, połapane nieźle. No i koszt niestety, ale 4000 zł, nie? Także 31,5 klocka na czysto nam wyjdzie w sumie. Dobra, halo, przepraszam bardzo pana. No halo, o co chodzi? Dobra, już pan to pospinał, rozumiem, wszystko jest okej, tak? Tak, jeszcze dwie pasy zostały i zaraz się ulatniam stąd. Okej, okay. Ale nie, elegancki widzę, elegancki jest podczepiony, no, super. No dobra, to co, to cóż, ja tam panu już wysłałem przelew, jak coś na konto, więc tam powinien mieć już uregulowane w firmie za transport. No i co, chyba tyle, coś jeszcze pan chce powiedzieć? Coś odnośnie tego? Jak coś... Nic nie chcę powiedzieć. Dobra, to już chcę zjechać. Dobra, to jedź pan, ja panie zatrzymuję, bo to już prawie 12. O, tam jeszcze podpinam wszystkie te paski. No i dobra, elegancko. Dobra, panie, weź tego pan kundla, żebym go nie przyjechał i... Chodź, chodź pies do domu, chodź tu. Chodź tu, do domu. Ty, on mnie nic się nie słucha. Kurde, to są... gdzie ty łazisz tym kundlem, Zaraz, on się nie słucha mnie. Do budy. Skurde, ty, czy synie ty. O, dobra, na razie. Aj, pojechał, kurna. Lata ten pies. Dobra, że nie przejechany. Dobra, słuchajcie. Ponadto nasze koty się tutaj zaraz mnożą. Patrzcie, bo my sługi dwa jedzą sobie. O, masz co robi. Nie mogę z nich wytrzymać, nie? Zarobiste są. Tu następne leżą. No, jest tragedia. A, właśnie. O, wraca do budy. Dobra, słuchajcie. Odnośnie naszego grudka jeszcze. Krzychu mówił, dawaj, Rajocina, zróbmy truskawki. A ty co, już będziesz grzebał tutaj? Poszedł stąd. Do budy. Och, co? No debil. To po mnie. Krzyżku, mi dawaj się truskawki sadzimy, nie? No mówię, dobra, niech będzie. Więc mamy na razie dwie palety pomidorów, paletę sałaty. No i tu jeszcze mamy truskawki, żeśmy teraz posadzili dwa rządki. Więc tak to teraz wygląda u nas. No i coś tam się po trochu tu działa, nie? Takie salatają, a my lecimy kosić łąkę. Tak? Łosić konkę lecimy. Dobra, więc siadamy sobie tutaj do naszego... do naszej szesnastki. Okej, okay. Jak mówię, Krzychu tam fajnie wykosił jedną łąkę, więc my została nam tylko jedna łąka do koszenia. Więc od razu zasiadamy, ruszamy i lecimy. Tam fajna robota poleci, kurczę, tak teraz tak pusto w tym miejscu bez naszego klasa, ale trudno. Dobra, ja sobie może tak zrobię. O, wyłączę sobie na razie mapeczkę, nie ma sensu, żeby ją pokazywać wam, wiecie co chodzi. Nie wiem, gdzie będzie Krzychu, ale Krzychu jak już przyjedzie, to w sumie powiedziałem mu, żeby od razu mi tam przyjechał tym MTZ-em z grabiarku tu, nie? Bo to będziemy działać zaraz, co się Krzychu jeszcze pozgrabia i potem już polecimy sobie normalnie tą łąkę zgrabiać i oczywiście wszystko leci w kiszonkę, tak? Bo to lecimy na mokro. Także spoko, ja to widzicie, odjechałem sobie dwa przejazdy od między, żebyśmy mieli na odcinku jakąś tam fajnie już zrobioną rzecz. Siemaneczko, panciku, witam serdecznie na tym pięknym odcinku. No i co? Odcinek jest to 99. Ja przypomnę wam, że w następnym odcinku, nie, to będzie ostatni, spokojnie. W następnym odcinku wam save'a wydajemy. I akurat fajnie się składa, ponieważ będziecie mieli już save'a, na którym będzie jakaś tam kiszonka w silosie. Będziecie mieli spłacony kredyt trochę, bo teraz mamy spłaconego kredytu 108 tysięcy i 15 się tam zostało. No to myślę, lawet oczywiście swoje koszty wzięła. No i już będziemy mieli też kasę na koncie z tytułu, rzecz jasna, naszego kombajnu, który poszedł za 30, no 1,5 tysiąca, bo jeszcze tam musieliśmy na czysto, nie? Musieliśmy jeszcze nasze te lawety uregulować, czego laweta już jest uregulowana, a kasa za kombajn jeszcze nie przyszła, bo też tam wszystko poszło w przelewach, także to spoko. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył oczywiście nasz kombajnik, a tymczasem my tutaj ostro, hardo działamy właściwie z
zlecimy ostro z odcineczkiem. Czy ocenię chmielnikowo? Aktualnie nagrywam odcinek, wiesz co, GG ja to, więc daj znać po odcinku. Dobra, przyjdź jakieś pół godzinki i wtedy zobaczymy, co to jest, bo ja nie wiem, chyba to jest mapa, tak? Ostają. No, ale i tak mapek żadnych nie oceniam w sumie już, nie? Więc mogę zobaczyć, co to jest na przykład, nie? Tak na streamku, tak luźno. O, Krzyku przyjechał. Kurna. Pani, elegancko. Krzyk, taki działa? Słychać, elegancko. Dobra, ja sobie puścisz mnie, dobra? O, dzięki. No, ja cię puszczę, oczywiście. Gdzie cię był? Ja? No. Ja musiałem odebrać mój ten, jak to się zwie? Jak masz, nakaz sądowy. Kombinezon, o, bo ja mam teraz Fendo. Miałem tego naszego kombinezon, miałem kurde od Maseja. A, no, żebym no. Go poszedł zanieść do pralni, a teraz mi jakoś Fendo dali, nie? Nie wiem, co się zostało, chłopie. Może teraz pomylili. Było czerwony, teraz mam zielony. jakiś dobry proszek pewnie, nie? Tak, proszek. No, ale to nic, spoko. No, ogólnie jak coś to ten. Ale chociaż był, zabrał już klasa. O, więc... mówisz, że byli już? Tak, byli, no, zabrali, dobra. No. Szkoda, że się nie było. Kurde, masz no, takiego pecha, że jak jest leweciarz albo coś, to ciebie nie ma, nie? No to nie mój problem, nie moja wina, że ja teraz, nie wiem, kombinezon poszedł czy coś. Nie możesz się jakiś timing ten złapać. No może tak. No nic, trudno. Jak można standardowo się uda gdzieś tam. Jakiś laweciarz przyjedzie, to może akurat go poznasz. Może nie? Akurat ciebie nie będzie, a ja będę na gospie. Tak, na gorszy odcinek. No. Może tak wyjść w sumie, no. Ty, ale wyski, co taki zrobisz, taki jeden odcinek, nie? Że zresztą ty byś nagrał. No można kiedyś. Tylko ten, trochę... Nie wiem, jak będzie z jakością tego odcinka, nie? To powiedziałem kiedyś oczywiście. A, kiedyś, tak, no bo... Kiedyś. Bo Krzysiu jeszcze ma taki dosyć słaby komputer, nie? W sensie do nagrywania, do streamowania jest spoko, ale raczej... no, jakość pewnie była troszkę gorsza pewnie, nie? Ale to, no wiecie, no każdy tak ma na początku, nie? Krzysiu dopiero startuje z tym wszystkim. Ja też na początku nie mam mega kompa, tylko też leciałem na jakimś kompie za 2,5 klocka i... 15 FPS-ów hery było, nie? No. Ale mapy już się klepało. Giancator zapisał się po godziny, ale się klepało te mapy, nie? Ej, myślę, że nawet spoko jest prędkość, wiecie, bo ja trochę szybciej jadę i akurat robi ci fajne przejazdy, nie? No i spoko. No, więc git. Dobra, to co? To fajnie wykosimy, bo tamto pole, ta tą drugą łąkę zrobiłeś, nie? To wykosiłeś i zgrabiłeś, nie? Wcześniej. No tam jest przygotowana tamta, no. A, no to elegancko. Elegancko. Super, to my tylko tu jeszcze ludziska tylko dokończymy tą łoneczkę, sobie dzisiaj na spokojniaczku. I ten, i zaraz polecimy sobie też z tym silosem, poogarniać go. Nie wiem, czy dzisiaj raczej wszystkiego nie zrobimy, na pewno nie zrobimy wszystkiego, bo tak myślę, że połóżnika zejdzie nam się z tym koszeniem. A potem dopiero resztę. Ej, wiesz co, może tam do końca się zamienimy, co? Żeby no, też tak można, nie było można. Trochę nudnawo, to ja bym się tutaj zrobił sobie z tego lekkiego switcha. I będzie spoczka, nie? Spoko, homie, to dzięki za info. jeźdź to jako 30. A, weź tą kosiarką 30 jedź. Znaczy to się chyba nie da 30, nie? Nie takie to na fulla, dwie dychy na godzinkę. Więc wiesz, jest tak w miarę spoko. Dobra, tu ci Krzychu odjadę i zarobię ci akurat na początek miejsce, żebyś mógł sobie rozpocząć. Okej, okay, dobra, trochę trzeba. Ja ci dojadę tam, nie? No, na luzaku. Chyba naraz tego się nie złapię. No dobra, to nawet nie będę próbował tego naraz łapać. Okej. Okay. A powiedz co, dobra, stój, ja tam zaraz przejdę. O, kurde, zgasiłem ci go. Dobra, dawaj się zamienimy. Masz odpalony. Co ty masz? Pokaż to! Co ja mam? Jaki skafander! Ej, czekaj! Weź na już jeszcze ten kask biały, weź jak stick wyglądał. Masz go tam gdzieś tym? Ale to się na tym, no. Tak, no, w kapeluszach tam jest kask do tego. Jezu, będzie stick. A, tutaj. W sensie od motora. Tak, masz biały tam, możesz do wyboru? Nie, jest tylko nie, taki. To dawaj, odpalaj go. Nie, jest, no, czekaj. Biały? No. No nie. No stick normalnie, stick, kurde, stop gira, patrzcie go. Dobra, jedź stick tam, nie, siadaj. Dobra, jadę. W sumie to chyba powinien brać raczej ten, jak to się mówi. Kask do tego MF-a, nie, bo tak to lepiej, kurde, że tu łeb idzie rozbić. Ja teraz muszę czas pobić. Ty, no, czekaj, ten już znowu mi tu... Nie, kable podpinte. Nie zdobiłem nic. A! No jedziesz przecież zgrabiać. Nie, bo tu biegi takie małe, sorry, bo tu mają czwórkę myśli, a tu wiesz, jest 15 tysięcy biegów. No to już nie moja wina. No nie. Ja sobie tego wszystkiego będę chał tak z 15-16 na godzinkę, nie? 13 raczej. Żeby no spokojnie pozgrabiać, wiecie? Bo to jednak nie kosiara. Jezus Maria! No wy jesteście nienormalni. No. O Jezus, puścili mi jakiegoś jumpscare'a takiego, nie? Ty kurde. Widzowie na YouTubie są teraz zesrani, nie?
Matko bosko, straszy w lesie. Parciarska klątwa, nie? Tylko siadłem do was, do MTZ-a. Matko bosko. O jest. Dobra. Nie, szota. Tam jak ktoś... A, no w sumie nie musisz do końca iść, bo tam jest tylko trochę taka grzywa została. Chyba, że też to możesz wykosić, nie? Ale jak ktoś, to nie musisz tam w sumie działać. O, poczekam, że tam wejdziesz na tą stronę, nie? Spoko. Tu ci jeszcze to. No. Skrzykuj ty w ogóle. Uch, jest. No dawaj, dawaj. Co? Nic, naginasz jak poramany. No trzeba, nie? Odganiać no, czas. Oporowo, całodobowo. Czy jak a to jak? Było. Dobra, trochę mijaczków się narobi, ale trudno. Ogólnie już skracać nie tą łąkę, chcieliśmy nawet wam wydawać tą łąkę z powiększoną już, bo chcemy troszkę tutaj pójść bok z tą łąką, ale uznaliśmy, że trochę za wcześnie się nie wyrobimy za bardzo z tym, więc no może innym razem po prostu, nie? I tak dostajecie fajnego save'a, myślę, na wasze gospy, także jak coś to... next tym razem uda nam się zrobić może jakieś fajniejsze, albo na kolejny 200 odcinek coś fajnego zrobić, chyba że wątpię, że ta seria będzie 200 odcinków. Chociaż nie ukrywam, żebym chciał, żeby te 200 odcinków jednak złapało ta seria. I nawet jest potencjał ku temu, nie? Tylko, że musimy trochę... Chociaż nie no, teraz co ciekawe, znowu przyspieszymy. Bo to jeszcze drugi kiedy nagrywamy, dzisiaj. A jeszcze bym chciał, nie wiem czy się uda Krzychu nagrać nam jeszcze odcinek trzeci. Ten setny ze sprzedażami, co? Zobaczymy. Bo to będzie taki odcinek trochę dla nas ważny. Bo trochę kasy na tym zarobimy, spłacimy wam kredyt, żebyście też mieli fajnego save'a już takiego, wiecie, bez kredytów i w ogóle. Ale no nie wiem, czy się uda, nie? Mam nadzieję, że się jednak uda i wszystko będzie spoko, nie? A jak nie, to najwyżej jutro też byśmy ogarnęli, nie? Bo nie, tutaj... to dzisiaj się uda wtedy. Tak? Okej. Okay. No bo to wiesz, tylko to byśmy ogarnęli, jak mam 12 minut odcinka, więc... Kurde, zagadujesz mnie takie omijaki robisz przez no właśnie ciebie. Widzę, że grzywy twoja zostają. Wina. Twoja wina to jest. To jak tam dokończysz to omijaki jeszcze robić, już nie? No. To ten, to od razu pojedziesz podczepić Masajka. Albo nawet nie, może 16 podczepić do przyczepki tej Zasława, okej? Okay? Tej nowej. Mhm. Znaczy Zasława, Metaltecha, sorry. Ona jest tak mega podobna do takiej Zasławy, co zasadnie wyszło na Madhavie. No, a ja wezmę potem New Hollandę i wsiadę tutaj na łąki, nie? Ale może pojedziemy tam tą łąkę, co? Tam, żeby no to mało dość... najpierw, na początku, no, nie? Najpierw tam tylko pojedziemy, to będzie spoko. Spoko. Nowy kombajn jaki będzie? Oj, ten nowy kombajn jeszcze dużo czasu, nie? Bo kupimy dopiero go na wiosnę. My teraz chcieliśmy się pozbyć trochę naszego kombajnu, bo już jest po sezonie, więc chcieliśmy go trochę taniej sprzedać. Bo w sezonie wiadomo, że byłby droższy. I kupimy tak samo sobie przed sezonem, żeby też był tani, nie? W miarę. Bo wiecie, że te ceny windują strasznie w górę, jak już jest bliżej żniw, nie? Okej. Okay. No już to wezmę tak raz, nie? Tak jak z motorem, nie? No tak, tak. I sezon to zawsze kupuje się ten, drożej, nie? No. A najlepiej tak między sezonami kupować, nie? Okej, dobra. Ja tu już mam tak, o, złapane. Może tutaj złapiemy sobie, o, tak raz przejdziemy, akurat będziemy wszystko ogarnięte. Auto dla Cysia, auto to jeszcze będzie czas, pewnie na samochód, nie? No, to myślę, najpierw tak. To ja muszę gdzieś to zaparkować, że ja w ogóle mógł zakupić coś takiego. No, musimy jakiś garażek sobie tam postawić. Mam fajny pomysł i to będzie raczej niedługo robione, myślę, na wiosnę z tym ruszać. A, no tak, na wiosnę mieliśmy z tym ruszać. No, to na wiosnę, Krzychu, będziemy to ogarniać, nie? Ogarniemy. Ogarniemy. Dobra, już wjeżdżam. Jadę na gospo. Akurat zjeżdżam sobie. I co ostatnio co robiliśmy? W sumie krówki pokarmiliśmy. Wszystko fajnie, jak widzisz, silo też odkryte już jest, więc lecimy. Ogólnie z kiszonki 55 tysięcy nam wyszło. Stan naszego kredytu w sumie nawet możemy teraz zobaczyć w sumie tutaj. To on zapisuje gierkę coś. To on od razu pokaże. O, 150 zostało nam do spłaty. Myślę, że spokojnie za nasze tutaj produkty uda nam się tyle oddać tej kaski, że nie będzie z tym żadnego problemu, nie? Miejmy taką nadzieję przynajmniej. Dobra, ja sobie to dostanę. Zgasimy się. A ty gdzieś pojechał? No po przyczepkę, nie? A gdzie ona jest? No za sobą. No tak, tak. No dobra, wszystko. Jezu, już mi się nie pojechał. No jeszcze jadę sobie do New Hollanda. Tam masz paliwo? Chyba tankowany był. Prawie full no, jest, ja. Dobra. To ja tylko trochę zaznakuję jeszcze tutaj na gospie. I jedziemy na tą małą łąkę tam, nie? Spoko. Dobra. Wszystko fajnie. To powolutku, bo tutaj trzeba uważać. Ty, ale w sumie to w skrawki dobry pomysł, nie? Weźmy ogarnęli. No, widzisz? Wiedziałem. Tego zaznakuję jeszcze gazem trochę. Ja ogarnąłem, nie ty. No, ty ogarnąłeś. No.
O, a właśnie propos gazu. 150 zł dostajemy dziennie za dystrybucję gazu, więc fajna kaska, jakaś tam na chleb starcza, nie? Mhm. Ale zrobisz szybko serię na szpakowie? No nie zrobię, bo szpakowanie jest gotowe, nie? A powiem ci tak. Ja mógłbym bardzo chętnie wam już robić serię na szpakowie, bo tam są obiekty już takie grywalne, tylko nie ma skupu, więc to też tak trochę słabo. Ale ogólnie problem jest taki, że na przykład na osadzie robiłem save'a. I jak mapa wyszła, to już save był zepsuty, co nie? A co dopiero, kiedy wyszedł jeszcze update. Wtedy też w ogóle całkowicie save musiałem poprawiać, bo no takie rzeczy, robienie save'a grywalnego na długi czas przed oficjalną, ostateczną wersją mapy jest po prostu głupotą, bo zaraz trzeba robić od nowa to, nie? Bo za tak dużo zmian wchodzi w życie, że no się nie opłaca jakby tego tam ogarnąć, nie? Więc to jest taki właśnie minusik, nie? Wiesz co, pojedziemy z tej strony tutaj, nie? Albo dobra, o tamtej, żeby się załanie zmieścił, potem się zakręcimy sobie. Mhm, dobra, ja tu postaram się teraz ten, złapać rurę dla ciebie. Ja ci powinna łapać, się. Nie? Łapię. Dobra, ja muszę się ustawić ten, 10 na godzinę, nie? Dyszka, no. Nie, no, 14 leci z tym, sorry. Strawa leci 14. 14? No. Dobra. Tam ci łapię normalnie, nie? Łapię. No i super. Nie wiem, ile też tam tego będzie i w ogóle czy tam się też ta trawa tam wysypie, nie? Jako ten. Ostatnio mi się trochę z tym problem, ale myślę, że teraz powinno pójść, nie? Zobaczymy. Elegancka robota jest, powiem ci szczerze. No jak? Fajowo to leci. No i akurat po odcinku, żeśmy się fajnie wyrobili z tym, nie? No i dalej, podjeżdżaj do końca, ja to zaraz cię objadę, nie? Bo też tutaj pozbierasz tę resztę. Dobra. Okej. Okay. Ja muszę teraz... No, spoko, dawaj. No, spokojnie sobie zawróć. I tam drugą stronę stań sobie pod miedzą, nie? Mhm. Ja tu się teraz obrócę. Okej, okay, ja też tego zabiorę sobie tego rogala, jak możesz, to trochę też... Czekaj. On tam ma lekki bufor, nie? Wiesz, taki... Więc, no o, spoko. Stój sobie. Mhm. Dobrze. A jeszcze podjadę sobie, o, jeszcze tą całą trawkę. Tam nie wciągał. No, właśnie powciągam koło ciebie. Okej, okay, tu niechaj też będzie. Może trochę środka później, bo bardzo fajnie się jeździ. Nie, ale kupienie, powiem ci, tej sieczkarni, super rzecz to była, nie? No w sumie twoja sieczkarnia, no. Jakby nie było dalej. No tak, no już nie, no już nasza. Nasza teraz nasza, no tak. Ale od ciebie, nie? Ale ode mnie z firmy. Firmowa. Ja powiem ci, naprawdę chyba długo nie będziemy wymieniać, nie? Ona nawet być może będzie tak, że tylko raz jeszcze wymienimy jakąś inną, ale to już tak może pod koniec, bo no bardzo dobrze sobie ten. Ona u nas... 9 ton jakby co mam. Okej. Okay. Jak tam będziesz miał 95% to mów, nie? 7, 8, 9. Dobra. Za chwilę będę na 100%. No, tak coś tam mieć, a ja tu sobie zrobię cięcie i poczekamy na ciebie, nie? Dobra, wracamy ponownie. Krzych już przyjechał, ale kurde, postanowiłem się zamienimy. To co, jedziemy, nie? Jedziemy. Ja nie wiem. Jedziemy. A, słyszałem, ja nie wiem. Wiesz, ja co, nie wiem. No. Ja nie wiem, czy dobrze jadę. Może zjadę z pokosu, wiesz, będzie lepiej. O, no, na pewno będzie lepiej. Teraz będzie lepiej, bo się tak ugniotę ci, to będzie słabo się zbierało, nie? Jakbyś do przodu jeszcze podjechał, bo jeszcze lepiej. O, oczywiście, że podjadę. No. Pasuje? Elegancko teraz. Teraz to tak, robota idzie. Nie no, ale serio, ta seria na multi, uważam, że kurde... No, serie na multi zawsze oddają, nie? Nie wiem, co się zmieszczę, ale chyba powinno pójść spoko. Nie, zawsze nie oddają, tyle powiem, że nie oddają zawsze. Jak to? A kiedy nie oddają? Na przykład jak się z widzami gra na multi. A, no to nie, ale wiesz, mieć takiego gościa ogarniętego, nie? Znaczy, nie wiem właśnie czemu padł na ciebie, ale... Czekaj, się to obracam, nie? Pojedziemy tym długim paskiem, nie? Jak coś. Długim, dobrze. Troszkę wszystkie nie zbierzemy, ale może się tak coś tam uda. Ja to w ogóle jadę ten. A nie, dobrze, ten pomacik jest. No, więc fajna akcyjka, taka... O, to tak trochę biziutko ciebie jadę. Fajna akcyjka, wszystko spoko leci. 14% mamy coś, nie? Spoko. Dobra, seta. Setunia. Ja już sobie jadę. Ten pomad wyłączę w sumie. Niepotrzebny. Okej, okay, wypierdzielamy się na drogę. A, skierunek, bez kierunku, trudno. D85? Właśnie, bo to ogólnie blisko żeśmy gadać o przyczepie nowej. Na naszą serię. Wiem, że mamy tutaj tą Metatecha, tą dziesiątkę. Ale ogólnie myślałem o czymś takim większym, ale starszym troszeczkę, nie? Bo nie chcemy jeszcze iść w takie mocne totalnie nówki, bo to zaraz to wiecie, jak to się skończy. Dlatego zapytam was, widzowie. Was na YouTubie w komentarzach bardziej o to proszę. Czy widzielibyście jakąś fajną przyczepkę, która by tutaj do nas pasowała na tą serię? Taką...
jakaś autosanka, może jakiś HW, coś takiego. Macie jakieś pomysły? Bo ja aktualnie mam pustkę w głowie, a wy zawsze coś fajnego podsyłacie. Więc jeżeli macie coś ciekawego, śmiało w komentarzach wklejcie jakieś linki albo coś. Ja tam postaram się to wszystko przejrzeć, zobaczymy co tam ciekawego znajdziecie i można będzie tam się to nam kupić, bo no nie ukrywajmy, ale trochę się tu rozrastamy. I też to trochę jest taki problem. O, tu Krzychu elegancko przyczepkę wysyłał. Ty ile tam jechałeś na godzinkę, pamiętasz może? Nie pamiętam, jechałem na pewnej chyba. Na pewnej, aha, dobra, czyli tak na oko trzeba jechać, dobra. No. No, więc dajcie znać sobie, jeśli ktoś nie zobaczyć jaką przyczepkę, a my oczywiście rozważymy, nie? Ten zakup tego sprzętu. Bo dla nas to w sumie jest dość ważne, żeby już coś fajnego kupić, bo tamta ma 6700 pojemności w najwyższej konfiguracji. Trochę jest to dużo, znaczy trochę jest to mało, a nam trzeba o wiele więcej, nie? Dlatego też tak właśnie, szukamy czegoś, nie? Świnszczoka? Ta. Świnszczok zawsze jest dobry. No to byśmy dwa snopki wrzucili, byłoby spoko, nie? Dobra, wyjeżdżamy z gospy. Ale jakoś tak dzisiaj ruchu nie ma. Nie wiem, co to. Dzisiaj? Jaki dziś dzień tygodnia? Wtorek. Wtorek. Wtorek, sorry, pomyliłem się. Wtorek. Może targ, o czekaj, bo mi się kamera włączyła. No ta, ty. To co, myślę, że to jest tak... jakość, a u mnie jest jakość. Jakość. U mnie jest jakość, ciebie jakość? Ej, zrobimy teraz tak, że też pojedziemy sobie, tylko że zrobimy tu resztę i potem ja pojadę się wysypać i ty pojedziesz na kolejną łąkę, okej? Okay? No tak. Bo tam raczej ten, raczej nie złapie nam. Teraz jaka mapa? Teraz mapa Kolonia oczywiście jest leciana, nie? Cały czas. No i to jest spoko pomysł, żebyśmy tak też nie marnowali czasu, to ja teraz wstąpię się wysypać, nie? Spoko. Dobra. Wiem gdzie. Bo to się nie złamie, tak? Musisz ten podjechać trochę. Dlaczego? No. Czekaj. Ej, niech się wysypie ten. Kurna. Ta rura łapie, ten czujnik tam, bo ten joysticko próbujesz, nie? Kurwę. Co? No joysticko tam łapiesz, nie? Ta rura. A, ja łapię, no. No. Trzymam ją. Trzymam. Hamuj tam, ty. No hamuję, wiesz, jadę ten. Kurde, żeś go puścił z tego luzu tam. Dobra, to chyba wszystko, co? Tak, dobra, no ja już zajeżdżam sobie. Co, widzimy się na drugim polu, nie? A jak? A tylko trzy tonki, no ale zawsze lepiej, bo tam tak. Tam w sumie jest niedaleko, nie? Brzydko będziemy mieli. O, jakąś muzyczkę zmienimy sobie. Muszę w ogóle na nutki powgrywać, bo to mam takie nutki z prawami autorskimi, które mam wykupione. I też nie zawsze. A weź swoją nagrę i tam wrzuć wtedy. A, Hot Sixteen wrzucę tutaj swoje. Jo, możesz wrzucić. Taki easter egg będzie. No. Właśnie jestem ciekaw, jak to było z tymi prawami autorskimi jakichś takich właśnie setów, nie? Wiesz, tylko trochę tak słabo, że ja to mówię, wiecie, o dzisiaj słuchajcie, mamy ciężki odcinek, bo oddajemy koty, jeden nam wpadł pod samochód i nagle lecimy, kochani! Króla mama! Wiecie, albo tam, nie wiem, powiedzmy, kometa, meta, lecimy, nie wiem, a to gadał jakieś smutne rzeczy, nie? Coś. Zresztą trochę taki średnio by to pasowało, nie? Byś musiał pod nas już dobrać. No, właśnie, musiałbym porobić jakieś foldery z tej muzyką, nie? No. Siemano, Laczki z Biedry, witam serdecznie. Laczki z Biedry. Ty widzisz jakie rzeczy tu przychodzą do mnie na kanał? Laczki kurde, z Biedry. Kurde, co ty tam, Biedronka już tego, sponsoruje. Sponsoruje mnie Biedronka, no. Jaj. Dobra. No nic, jadymy. Cześć, Michlo. Wieczorek miałem fajnie, nagrywam się sobie odcinek z Krzyśkiem, o! Patrz, jak perfektnie się zgrali. Idealnie, chłopie. Wyliczone, co do milimetra. Pasuje. Teraz ja muszę tak zrobić. Cyk. Jak to, czekaj, a. Ja tu pojadę trochę po tym. Że on złapało, nie? Dobrze. Łapie dobra. Czy nie łapie? Nie łapie, bo mi nie odpaliło tego. Teraz mi łapie, dobra. Tak, ale łapie? Łapie, dobrze, sypie. Czekaj, ja się muszę naddać. Uważaj na przyczepę, weź tam odejść. No dobra, już, czekaj. Kurna. Dobra. Sypię tak daleko? I... Do daleko trochę, możesz do lewej dobić. Już, no zjadę. Ciśnienie nie ma w tym... Trzeba nawale poprawić. Nie, dobrze jest, dobrze idzie, no. Dobrze jest, idzie.
no i fajnie. Tak, a tak, wiecie, bo na samym bardzo dużo ogólnie belek jeszcze z tamtego sezonu, więc niepotrzebnie, żebyśmy dawali. Ale, a, właśnie mam taką ciekawostkę dla was, znaczy nowinę bardziej. Belki, które mamy, będziemy układać na oborze. W sensie takim, że tam, gdzie te belki już stoją, to gdzieś tam sobie pewnie wraz z nowymi sianokosami ułożymy od razu tam nowe, a stare po prostu, nie wiem, czy tam przekładać, czy nie. No dajcie znać, czy przekładać tam stare belki. Mam pytanie, czy tam tur dosięgnie. Dosięgnie. Stuwa jest. A już, dobra. No, tu dosięgnie, bo sprawdzałem ogórat, wiesz. W sensie na pewno da radę i tam też właśnie ludzie pisali, że u nich nawet w Rale tak się robi, że się takie na takie właśnie stropy wrzuca belki okrągłe, takie, nie wiem, słomy albo tam siana. No i się to po prostu toczy ręcznie gdzieś tam pod ścian, nie? Więc w sumie miało nawet to jakiś sens, a mamy akurat tutaj w 16 tura takie dosyć sporego. Więc to nawet by to można było zrobić, tak, nie? Zajebiście. No, myślę, że też spoko to będzie pomysł na pewno, dlatego tak właśnie zrobimy sobie, bo przy okazji garaż tamten stary, to osobowy, który mamy, byśmy używali tylko i wyłącznie pod palety, bo tam trzymamy tylko jajka, a niestety papryka i miód jest na zewnątrz. No i to tak trochę słabo, nie, bo nie ma gdzie tego trzymać, a może tam byśmy jakieś postawili, nie wiem, jakieś półki na przykład na palety, nie, żeby one tak się w górę, wiesz, stakowały. No. A też nie, bo były głupie, a widziałem takie palety fajne, znaczy takie półki na palety na modhubie, nie, więc, więc też spoko opcja to była. Dobra, tu już sypim. Ale mega dobrze teraz to się robi z tego kiszonka, bo wcześniej mieliśmy jakieś problemy z tym. A tu widzę, wszystko elegancko leci, także super sprawa. No wiecie, oczywiście ta kiszonka, którą teraz robimy, to jest typowo pod sprzedaż, nie? Jak ona się nam ukisi do grudnia, myślę, że się ukisi, bo jest październik, drugi, listopad, drugi, listopad pierwszy, listopad drugi i grudzień. Akurat będzie kiszonka na sprzedaż, no to myślę spokojnie to jakieś 40-50 tysięcy zrobimy z tego kiszonka, nie? Więc fajna kaska na pewno wpadnie i będzie mi już spłacona w sumie 1/3 kredytu, nie? A jeszcze zboża, jajka, miody, no i papryki, nie? Także tutaj coraz więcej tego się nam zbiera. Nie, my się krzyku do zimy wyjdziemy z kredytów i nawet myślę, że jak dobrze pójdzie, to może jeszcze będziemy mieli kasę na komuś, żeby kupić za swoje, nie? No i elegancko. Chyba się tak jeszcze musimy kupić łąkę drugą, bo nam trochę będzie... Ja wracając do tych belek, nie? To byś musiał ruszyć dupę i w końcu zrobić te, nie? Te plandeki. Żeby to wciągnąć jakoś. No musiałbym, kurde, ale to... No może teraz, wiesz co, ja chcę zrobić teraz gospo na szpakowo, nie? Już dokończysz tamto. I po szpakowie właśnie, po tym gospie, jak już skończę zrobić, to nagramy ten progres tam i wtedy mógłbym zacząć siąść do tego, nie? Spoko. Bo faktycznie przydałyby się tam te plandeki z autoloadem, nie? No. To by mega nam fajnie odciążyło save'a też, nie? Mimo, że nawet tak, zobacz, mamy tego save'a już prawie 200 godzin, nie? A zobacz, że i tak bardzo fajnie leci nam... FPS-y, nie? Ja to mam, wiecie, za około 60 klatek, to się trzyma, nie? Więc naprawdę nie jest tak źle jeszcze. No masz dobrego kompa jeszcze. No ale ty ile masz klatek teraz? Teraz w tym momencie mam na przykład 30. No to spoko, a ile masz normalnie bez na nowym save'ie taki, jak rozpoczynasz? Na moim, tym klatach 80 mam 60 normalne. A, okej, okay. Jest stuwa. A, już? Kurde. Sorry, no mogłem mówić wcześniej. No szybko to daje. No, leci. Może te sendy pojedziemy? No, czekaj, ale... jak sobie odblokuję klatki, to mam... A, teraz mam 50, myślę, że zależy, tak teraz, się patrzy. Wiesz co, myślę, że tak teraz zrobimy sobie ten... W sensie, jak można wpaść na Silos teraz, tak na piechotkę. I tam się pożegnamy. Bo już widzę, pół godzinki tam spokojnie wybiło, a ja chcę jeszcze... Jeśli dzisiaj chcemy szybko nagrać kolejny odcinek, a to musimy dokończyć, czy miniaturkę chcę zrobić, wiecie, takie sprawy. Także trochę tu będzie zabawy z tym. Okej. Okay. A wjedziemy sobie teraz tak z drugiej strony, tak z tyłu teraz. No dobra, i fajnie. I myk, cyk, fuch. Złamie się tutaj? Złamie, musi. Codziennie się łamie, to tutaj się złamie, nie? O, i elegancko. Ale dobra. Idzie. No ale jedzie. Dobra. Nie, fajnie, silosik naprawdę to jest spoko miejsce. Ja myślałem, że potem go usuwać albo chciałem też zrobić betonowy silos, nie? Tak, taki progres w miarę. Ale wiesz co, powiem ci, że chyba on tak zostanie jak jest, nie? Na razie nie ma sensu tego zmienić, bo jest spoko. Dobra, ludziska, żegnamy się z wami tutaj ze Stigiem. Nie, no tyś. No szefito, nie? Tam belki nam bansują, może w końcu jakieś ułożymy. Może te belki też można by w sumie ułożyć na tym, nie? Ej, te belki bez kitu ułożyć sobie na górze, byśmy rozumieli pod... No. Pod poszałbym mieli, nie?
No. Pomyślimy o tym oczywiście. Dobra. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Bardzo miło nam było was gościć. Zapraszam was na kolejny setny już odcinek, w którym oczywiście będzie do poprawienia save. Także dzięki. Na razie. Trzymajcie się. Na cześć. Pozdro. Pa, pa. Siemano.